Część pierwsza. Tak, to prawda, odparł Jan Miodek na moje pytanie. Nie dowierzałem, więc postanowiłem spytać jeszcze raz. Czy pan naprawdę od lat prowadzi politykę antyortograficzną? Czy naprawdę jest pan na tyle pojebany, żeby wszczepiać w ludzi błędy ortograficzne? Może nie pojebany, a jedynie lekko szalony. Uwielbiam, kiedy ludzie mówią i piszą niepoprawnie, bo wtedy mogę ich poprawiać. I czuję się jak jebany król słowników. Czaisz bazę? Po kolei eliminowałem swoich przeciwników, aż trafiłem na ciebie. Zobaczyłem, jak poprawiasz innych ludzi na Facebooku, to się wkurwiłem i postanowiłem cię znaleźć. A że masz publiczny profil, to nie było tak trudno. Miodek, ty śmieciu! Tyle lat cię szanowałem i podziwiałem, a ty okazałeś się być zwykłą gnidą, stwierdziłem szczerze. Myślisz, że ludzie są tak tępi z natury? Nikt nie jest tak głupi, żeby mówić kordła albo tuskawka. Wszystkich tych imbecyli wyhodowałem sam w swoim specjalnym ośrodku. Nikt nawet nie podejrzewał, co robię w założonym przeze mnie domu dziecka w Pszczynie. Sam stworzyłem tę rasę i sam będę ją rozwijał. Byłem w szoku. Człowiek legenda, facet, który poprawiał przez lata miliony Polaków, okazał się być źródłem ich błędów. Pokaż mi, zażądałem. Do Pszczyny dostaliśmy się firmową multiplą profesora Miodka. Już sama nazwa placówki, którą zobaczyłem na murze otaczającym główny ośrodek, a zarazem bazę profesora Miodka, mogła wzbudzić zainteresowanie. Dom dziecka. Cwane zagranie, Miodek. Bardzo cwane, pomyślałem. Na murach znajdował się drut kolczasty, zapewnie podłączony do prądu. Brama była chroniona przez dwóch olbrzymich mężczyzn. Jednym z nich był Rudy Schubert, drugim Anna Grodzka. Mężczyźni, widząc ojca założyciela, od razu otworzyli nam bramę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zaraz po wjechaniu na teren placówki nie widziałem nic poza łąką i mniej więcej 10 drzewami. Pytam, what the fuck, Miodek, chcesz mnie zabić teraz? No co on odpowiada, pilnuj się, smarku, jak do mnie mówisz, pa teraz. Po czym wyciągnął pilot z logiem cyfrowego Polsatu i wcisnął na nim przycisk volume plus. Oniemiałem. Z ziemi wyłonił się budynek wielkości Titanica, albo przynajmniej Schleswig-Holstein. Ręce na kark i wysiadaj, szczylu, burknął Miodek. Zrobiłem, co kazał, bez zastanowienia. Po tym, co zobaczyłem do tej pory, stwierdziłem, że nie mogę się sprzeciwiać temu psycholowi. Kiedy staliśmy już przed ogromnymi żeliwnymi drzwiami, Miodek zapukał w nie kołatką. Hasło usłyszałem zza drzwi. Swetr, powiedział donośnie Jan M. Po około 20 sekundach drzwi się otworzyły. Miodek wepchnął mnie do środka, zasłaniając mi oczy. Przez szpary między jego grubymi i owłosionymi palcami zdołałem jednak co nieco zobaczyć. Między innymi niebieskie płytki, najprawdopodobniej z Castoramy, bo sam takie mam w łazience na ścianach. Białą tapetę w kolorowe literki i jakąś osobę, która szła przed nami. Podążaliśmy tak za tą osobą przez około 3 minuty, po czym doszliśmy do kolejnych drzwi. Miodek odsłonił mi oczy. Patrz, szepnął, kierując swój palec wskazujący na napis nad drzwiami. Laboratorium. Tak brzmiał. Nie! Nie! Krzyknąłem. Jak możesz to robić? Ja mogę wszystko, odpowiedział z drwiącym uśmiechem profesor. Za drzwiami było kilka pomieszczeń, wszystkie oszklone. W każdym z nich dało się dostrzec po kilka osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. I tak na przykład w pierwszym pokoju stało 7 łóżek, a na nich leżało 7 osób. Każda z nich przykryta kordłą. Mało tego, każda kordła miała na sobie wyszyte właśnie to słowo. Och. Westchnąłem z przerażeniem, przecież to jest straszne. Zobaczysz, co będzie później. Zaśmiał się Miodek. W kolejnym pokoju, na jego środku, stały drzwi. Widziałem tam tylko dwójkę dzieci. Jedno z nich puchało w drzwi i bez zastanowienia przechodziło przez nie, krzycząc: weszłem! A drugie z ekscytacją stwierdzało: ale masz oryginalny strój! Właściwie to nie wiem, przez jakie U wypowiadane było to słowo. Ale to nie jest tutaj najważniejsze. Te dzieci robiły to bez ustanku. To dramat. Jak można tak katować biednych ludzi? Pomyślałem w duchu.
Kolejny pokój to kafejka internetowa. Dało się tam zauważyć kilka komputerów i kilka osób przeglądających Facebooka. Każdy z osób miała zupełnie inny styl. Dało się zauważyć typową Grażynę, która każde słowo pisała z użyciem caps locka i zamiast spacji używała 13 kropek. Dało się zauważyć Janusza, dodającego zdjęcia ryb i gołych kobiet, piszącego przy tym ale gorone casztunia. Były też Karyny, dodające zdjęcia swoich dzieci z podpisem mój słodki maluszek przez u otwarte, a także 10-letnie Brianki, które wypisywały różne obelgi na Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Najgorsze jednak miało dopiero mnie spotkać. Przed ostatnim pomieszczeniem zobaczyłem znak zakaz wstępu. Co tam jest? Zapytałem Miotka. Wejdź i się przekonaj. Smiley face. Nie wiedziałem, co robić. Z jednej strony byłem ciekaw, co może być gorsze od tego, co już zobaczyłem, ale z drugiej strony byłem już tak wykończony, że obawiałem się o siebie, chociaż zdawałem sobie sprawę, że nie mogę już stamtąd uciec. Ciekawość wzięła górę. Wszedłem do jedynego nieoszklonego pokoju w tej strasznej części budynku. Początkowo nie wiedziałem, co to takiego. Dopiero po kilkunastu sekundach zorientowałem się, co mnie czeka. Rzuciłem się do drzwi, ale były już zamknięte. Na klucz. Rozpłakałem się. Cały pokój był stylizowany na zwykłą, miejską żabkę. Za żółtą ladą stała chuderlawa pani, która obsługiwała klienta. Mianowicie sprzedawała mu hot doga. Rozmowa zmierzała już do kulminacyjnego punktu. Z jakim sosem? Usłyszałem. Poproszę z czosnkowym. Wtedy było już po mnie. Usłyszałem, jak w zamku przekręca się klucz. Zobaczyłem tego skurwysyna zachodzącego się ze śmiechu. Podszedłem do niego i warknąłem, ty chory pojebie, po czym rzuciłem się na niego z pięściami w górze. On jednak był szybszy. Zasadził mi szpica w jaja, a ja przewróciłem się, jak rażony piorunem. Część druga. Otworzyłem oczy. Widziałem tylko biały sufit i kilka rzędów świetlówek. Nie miałem pojęcia, gdzie jestem, ani jak się tu znalazłem. Jedyne, co miałem w głowie, to ta koszmarna scena, której nigdy nie chciałem być świadkiem. Sos czosnkowy. Właśnie to wyrażenie wierciło się w mojej głowie, ale tylko przez chwilę. W końcu nie wiedziałem, gdzie jestem i musiałem dowiedzieć się czegokolwiek, więc moją głowę zajęły inne myśli. Chciałem wstać z łóżka, jednak nie mogłem. Środek na zwiotczenie mięśni. Miodek? Bardzo dobrze, bardzo. Pomyślałem. Jednak wtedy poczułem ucisk w okolicach nadgarstków i kostek. To nie żaden środek, po prostu byłem kurewsko mocno przywiązany do łóżka. Już miałem się rozpłakać, kiedy usłyszałem kobiecy głos. O, biedny chłopiec. Besos, kochany. W pierwszym momencie pomyślałem, że to ciotka Zygfryda ze Śląska, ale ona w życiu nie powiedziałaby, że jestem kochany. Powoli obróciłem w głowę w prawo i zobaczyłem, że nie jestem sam. Po mojej prawicy leżała Magda Gessler we własnej osobie. Gdzie jesteśmy, pani Magdo? Zapytałem. W szpitalu psychiatrycznym. Usłyszałem męską odpowiedź z lewej strony. Obróciłem głowę w lewo i zobaczyłem mężczyznę. Około 60-letniego z delikatnym wąsem i okularami na nosie. Od razu wiedziałem, że skądś znam ten akcent. Wtedy mnie olśniło. To eks-prezydent, Bronek Komorowski. Co wy tu robicie? Zapytałem. Słuchaj, młody, łączymy się z tobą w bólu. Znaleźliśmy się tutaj, bo nie chcieliśmy się zgadzać na zmiany tego dzbana Miotka. Mnie, Magdy i Kobrę trochę jednak złapało i czasami zdarzają nam się błędy. Ty jednak jesteś twardszy. Przynajmniej na razie. Jaką kurwa Kobrę? Pomyślałem i wtedy usłyszałem ten lament. To było gorsze niż krzyk syreny. Gorsze niż rapereto. Mało tego, gorsze nawet od głosu Gosi Andrzejewicz. Jak się do mojego tajgielka? Usłyszałem i poczułem kilka kropel śliny na swoim czole. Trzeba przyznać, że Kobra ma niezły rozrzut, bo jej łóżko znajdowało się około 2 metry od mojego. Czyli to nie był sen? Zapytałem. W żadnym wypadku, odpowiedział Bronek przez RZ. My też byliśmy tam. Tam, gdzie ty, kochany. Piękna łąka, kwiaty, drzewa, ptaki. I to wszystko jak chwila przeminęło, bo nie chcieliśmy z własnej woli przyjąć tych zmian. Teraz tu, mówiła Gesslerowa. W tym momencie, w którym Magda skończyła mówić, otworzyły się drzwi. Do sali wszedł mężczyzna i stanął przy moim łóżku.
Witaj w Centrum Hospitalizacji Ułomnych Jednostek, w skrócie chuj. Znaleźliśmy cię w bardzo złym stanie. Marudziłeś coś o jakimś miotku. Chciałbym ci tylko powiedzieć, że to musiał być tylko zły sen. Chuj nie sen, ty miodowa kurwo w kitlu! Krzyknął nagle komora przez u zamknięte. Panie Bronisławie, ciągnął doktor, proszę o spokój, bo przeniesiemy pana do oddziału w Leśnej Górze, a tego chyba byśmy nie chcieli. Smiley face. Komorowski zbladł. Zamknął oczy, a łza popłynęła po jego pulchnym policzku. Tak myślałem, rzekł doktor, po czym skierował się znów do mnie. A wracając do pana, będziemy panu podawać leki, dopóki całkowicie nie zapomni pan o swoich koszmarach. Ostrzegam, może to zająć bardzo długo. Doktor obrócił się napięcie i wyszedł z sali. Na tyle długo, że miodek już wszystkich przekabaci i nikt nam nie uwierzy, stwierdził Bronek najpierw przez RZ, a potem przez rzecz z kropką. Ciężko było się z nim nie zgodzić. Ja jednak nie chciałem spędzić tam ani chwili dłużej. Przypomniałem sobie, jak w czwartej klasie podstawówki rodzice podobnie przywiązali mnie do łóżka. Wtedy po prostu wiłem się w pozycji leżącej jakieś 7 godzin i spociłem się do tego stopnia, że ręce same wyślizgnęły mi się z pasów. Teraz nie miałem tyle czasu. Musiałem myśleć szybko i racjonalnie. Wpadłem na genialny pomysł. Postanowiłem do jego wykonania wykorzystać nowe znajome. Och, ale zjadłbym taki udziec z dzika w sosie beszamelowym pod kołderką ze śmietanki 2% doprawionej nutką cyjanku. Westchnąłem. Zadziałało. Ślinianki Magdy Gessler się obudziły i zaczęły strzelać w moją stronę niczym O.J. Simpson do żony. Prawa ręka była już prawie wolna. Wtedy przyszedł czas na kolejną część planu. Ach, jeszcze napiłbym się do tego jakiegoś napoju energetycznego. Na przykład Tigera. Skończyłem i czekałem na reakcję. Wszystko poszło zgodnie z planem. Pluła tak intensywnie, że po około 3 minutach moje ręce były wolne. Wtedy szybko odpiąłem nogi i spojrzałem na swoich chwilowych współlokatorów. Obiecuję, zacząłem, że ten brutal już nigdy nie skrzywdzi języka polskiego. Obiecuję to wam. Wrócę po was. Żegnajcie. Obróciłem się i otworzyłem okno. Szczerze mówiąc, wcale nie spodziewałem się, że okno się otworzy. Myślałem, że spierdolenie stamtąd przyjdzie mi trochę trudniej, ale nie mogłem narzekać. Wyjrzałem przez okno. Parter. Noż kurwa, lepiej być nie mogło. Szybko opuściłem budynek i zacząłem ucieczkę. W tle słyszałem jeszcze jęki kobry i słowa Bronka, które zapamiętam do końca życia. Nie trać nadziei. Przez J. Nie straciłem. Biegłem ile tylko sił w nogach, żeby uciec jak najdalej z tamtego miejsca. Wiedziałem już, że miodek prowadzi masową produkcję imbecyli, a z pewnego źródła dowiedziałem się, że w planach ma także eksterminację polonistów. Tego mogło być już za wiele. Wiedziałem, że od mojej reakcji może zależeć bardzo wiele. Polski język, tak piękny, przez wieki pielęgnowany i szanowany, miałby zostać zbezczeszczony przez jakiegoś gościa o nazwisku Miodek? Powiedziałem sobie stanowcze nie. Po kilku przebiegniętych kilometrach zobaczyłem przed sobą znak Witamy w Pszczynie, chujowej mieścinie. Wiedziałem, że chuj musiał znajdować się w pobliżu głównej bazy psychicznego profesorka. Kryłem się jak najlepiej tylko mogłem. Starałem się być cieniem własnego cienia. Jak najciszej, jak najspokojniej. Wszystko szło idealnie, dopóki nie dotarłem do miejsca, które Miodek pokazał mi jako pierwsze. Jesteśmy na miejscu, Macieju, pomyślałem. Tylko jak przedostać się przez te mury? Przecież ochroniarze, Schubert i Grodzka na pewno pamiętają mój wygląd. Poza tym nie wierzę, że Miodek nie rozesłał już listu gończego za moją osobą. Przecież jeszcze nikomu nie udało się uciec z chuja. Kiedy zastanawiałem się, jak ominąć przeszkodę, jakieś 10 metrów ode mnie zauważyłem, jak z muru wypadają pojedyncze cegły. Wystraszyłem się, więc skryłem się w dosyć wysokiej trawie. Ale tak, żeby wszystko dobrze było widać i słychać. Katniss, musimy uciekać. Przecież widzisz, co on nam robi. Nie, Pita. Musimy. Nie mogę zostawić mojej matki i siostry. One za dużo tutaj przeszły. Katniss, czy ty się słyszysz? Ty już nawet mówisz jak oni. Ty już jesteś jednym z nich. Ja już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tutaj żyć, Katniss. Ucieknij ze mną albo zostań tutaj. Zostaję, Pita. Muszę opiekować się matką. Tutaj, w 14. dystrykcie. Przepraszam.
Wtedy to chłopak o dziwnym imieniu, jak greckie danie, zaczął uciekać w stronę, z której przyszedłem. Dziewczyna wróciła do ośrodka, ale na moje nieszczęście zatkała za sobą wszystkie dziury. Wtem spostrzegłem, że jedna z dziur po cegle nie została zatkana. Bingo, pomyślałem. Tylko jak ja mam się tam przycisnąć? Użyłem jednak kilku szarych komórek i stwierdziłem, że po prostu przełożę przez tę dziurę rękę, by wyciągnąć resztę cegieł. Tak też zrobiłem. Nie minęło 15 minut, kiedy znalazłem się na terenie zakładu. Tym razem to już nie była sama Młonka. Ośrodek był bardzo rozległy. Składało się na niego kilka budynków. Dostrzegłem tam główny budynek, kilka barów, kasyno, zoo, sklep monopolowy, tartak, a również karczmę pod antylopią pizdą. Postanowiłem się udać właśnie tam. Przybierając tryb incognito, zdjąłem soczewki, powoli przekroczyłem próg karczmy. Udałem się w stronę baru i usiadłem obok pewnej kobiety o bardzo obfitych kształtach. Poproszę 7 udek cielęcych z indyka, do tego 2 porcje grillowanego fileta z mangusty w panierce z kasztanów i mango, no i jeszcze 4 cheeseburgery, ale bez sera. A na dokładkę mój ulubiony deser. Marcin Prokop. Kątem oka zerknąłem na kobietę i stwierdziłem, że skąd się znam. Wtedy ona zobaczyła mnie i z wystraszoną miną rzekła: o, to ty. Jak się tu dostałeś? Lepiej szybko uciekaj, zanim miodek cię dopadnie. Jest na ciebie bardzo wkurwiony. Miałeś być jego finalnym zadaniem. Okazałeś się być trudniejszym orzechem do zgryzienia. No już, wieź stąd! Pierdol się, Dorotka, odpowiedziałem spokojnie. Przyszedłem tu zwyciężyć. Chcę was wyciągnąć z tego bagna. Wtem za plecami usłyszałem: brać go! Odwróciłem się i zobaczyłem całą armię analfabetycznych zombie, które tylko czekają na to, żeby mnie ugryźć i zarazić aktywnym wirusem. I pewnie tak by było, gdyby całego przedstawienia nie przerwał boss. Jan. No proszę, kurwa jego mać. Tu się mamy, rzekł Miodek. Zostawić go. On idzie ze mną. Na ten rozkaz cała armia rozstąpiła się i przepuściła mnie przez sam środek morza idiotów. Miodek nie odezwał się już słowem, skinął tylko palcem, co uznałem za propozycję pójścia za nim. Tak też zrobiłem. Zaprowadził mnie do pamiętnej żabki, w której dostałem szpica. Stanęliśmy naprzeciw sobie niczym kowboje w starych westernach. W tle grała muzyka z The Westwood. Obaj ewidentnie byliśmy podnieceni tą chwilą. Na 3? Zapytał Miodek. Zawsze, odpowiedziałem. Ostateczna walka się zaczęła. Miodek zaczął szybkim kordła, na co ja szybko odparłem: grzechotka. Na jego pieniądze, odpowiedziałem błyskawiczną oberżyną. Z jego ust leciały kolejno mietła, laboratorium i furtyna. Z moich z kolei udało się usłyszeć resuscytacja, przeteleportować i kolektywizacja. Żaden nie chciał się poddać. Żaden nie chciał czuć się gorszym. Nagle w oczach Miodka zauważyłem błysk. To było jak błyskawica. Uderzył w to, co ostatnio zabolało mnie najbardziej. Sos czosnkowy! Wycedził przez zęby. Czułem, jak moja krew się gotuje. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Popadłem w trans. W głowie widziałem mnóstwo wizji końca świata, gdzie Miodek jest ukazany przez Biblię jako antychryst, gdzie apokalipsa, a raczej jakby powiedział Jan, akopalipsa, była spowodowana tylko jego działaniem. Widziałem rodziców, którzy na moim nagrobku wieszają tabliczkę z napisem: nasz ukochany syn, przez H, samo H. To nie mogło się tak skończyć. Ostatkiem sił, podnosząc się z kolan, ryknąłem: stół z powyłamywanymi nogami! Nie przewidział tego. Jego twarz pobladła, usta spierzchły, a źrenice się rozszerzyły. Nie spodziewał się takiego ciosu. Padł niczym rażony piorunem i gorzko zapłakał. Wygrałeś, wyszeptał. Podszedłem do niego z otwartymi ramionami, z delikatnym uśmiechem na twarzy, bardzo wyczerpany. Nie chciałem, żeby było mu źle. Mimo że był moim wrogiem, chciałem dla niego jak najlepiej. Dlatego zajebałem mu z bani tak, że wyjebało go 3 metry dalej. Przykułem do ściany i powiedziałem: leż tu, dopóki nie naprawię tego, co zrobiłeś. Wyszedłem z żabki jako bohater. Ludzie skandowali moje imię. Wiwatowali. Co prawda kilka egzemplarzy analfabetów zdołało uciec ze środka. Niektórzy się rozmnożyli, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Ale to nie jest ważne. Ważne jest zwycięstwo. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg przez U otwarte.